Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiem, co się dzieje z moim telefonem. Chciałabym przede wszystkim Was wszystkich przeprosić za to, że mamy live dzisiaj w samochodzie. Osobiście nie lubię prowadzić live'ów w takich samochodach, sklepach i tak dalej, ale dzisiaj wyjątkowo, dlatego że wracamy z Sopotu, z Krakowa. Z Krakowa i musiałam się zatrzymać i zrobić tego live'a z samochodu, dlatego że przede wszystkim przepraszam Was za to. Ale ja chciałam z Wami dzisiaj porozmawiać o bardzo ważnym temacie. Wiecie dlaczego? Będziemy rozmawiać dzisiaj o pasji. Przede wszystkim pewnie nasunęło się mnie ten temat po zakończeniu. Dobry wieczór Aniu, dobry wieczór Małgorzato, Robert. Przynajmniej tych, których widzę dzisiaj. Przede wszystkim nasunęło mi się ten temat, biorąc pod uwagę zakończony kurs Nibosz, gdzie spotkałam bardzo dużo wielu ciekawych osób. I też bardzo mi takie przemyślenie przyszło do głowy, dlaczego te ludzie przychodzili na Nibosza, dlaczego zachcieli robić coś nowego w bezpieczeństwie, dlatego że były też wśród nich osoby, które pierwszy raz w ogóle dotykają tematu bezpieczeństwa. Dobry wieczór, Katarzyno. Pierwszy raz. Też nasunęło się ten temat, dlatego że jest zakończenie roku na studiach w uniwersytecie i do tego jeszcze to, co spotkało mnie w Krakowie, bo to była nowa firma, z którą miałam współpracować. Spotkałam się z pracownikami w hucie, w ciężkich warunkach pracy. Też spotkałam się z menedżerami. Spotkałam się też z działem BHP, HSE, Continuous Improvement. I nasuwa się mi taki temat, dlaczego te ludzie w ogóle chcą pracować w bezpieczeństwie. Czy to są ludzie, którzy są złapanki, jak kiedyś było, że bezpieczeństwo robimy dlatego, że nie mamy nic innego do zrobienia, dlatego, że nie potrafimy robić czegoś innego, czy dlatego, że naprawdę to jest naszą pasją. I to jest tak, że mi się przypomniało się te momenty, kiedy ja zaczynałam pracować w bezpieczeństwie, bo przecież większość z Was wie o tym, że ja mam dwa wykształcenia, z pierwszego wykształcenia jestem lekarzem i dlaczego tak naprawdę zmieniły się moje losy i zaczęłam też pracować w bezpieczeństwie. I zastanawiałam się tak naprawdę też takie pytanie, czy Wy czerpiecie tą radość z tego, że pracujecie w bezpieczeństwie, czy Wy robicie to dlatego, że codziennie wstajecie, patrzycie w lustro i mówicie, okej, jadę do tej pracy i będę dzisiaj zajmować się tym bezpieczeństwem, co kręci Was, co Was napędza, żeby zrobić takie gwałtowne ruchy, zmiany też kierunku swojego życia, bo ja spotkałam bardzo dużo specjalistów, którzy zajmują się bezpieczeństwem, którzy wcześniej nie zajmowały się tymi tematami i bardzo dużo osób, które w ogóle zaczęło pracować w tym temacie, już mając jakiekolwiek doświadczenie ze sobą, czy na przykład w środowisku, czy w HR-ach, czy zajmowały się technicznie. Też zastanawiam się tak, jak ja jadę na przykład codziennie po pracy i patrzę w lustro i mówię sobie, Janet, jesteś szczęśliwą osobą. Dlaczego? Bo bardzo mi się spodobało takie stwierdzenie, kiedyś przeczytałam i też podzieliło się z Wami wczoraj tym, że co łączy tak naprawdę ludzi sukcesu i ludzi szczęśliwych, bo mamy ludzi, naprawdę znam bardzo dużo ludzi sukcesu, nie chcę wymieniać tutaj nazwiska, ale z którymi rozmawiasz i nie czują tego szczęścia, nie czują tego, że oni są szczęśliwi. Mają pieniędzy, mają jakieś stanowiska, ale nie są szczęśliwi. Z drugiej strony spotkałam też osoby, które niby mają rodziny, mają szczęście, mają miłość, ale też nie powiodły się jakoś tak z karierą, z pracą. I właśnie mi chodzi o to, żeby znaleźć coś, co może łączyć te dwie strefy. I przeczytałam, że taką rzeczą, która łączy te dwie rzeczy, jest pasja. I co to mnie zaciekawiło, co kręci nas wszystkich, pracując w tej dziedzinie bezpieczeństwa. Czytam tutaj wiadomości, że to może być troska, że to może być jakość życia, to może być to, że nam zależy na tym bezpieczeństwie. Nie wiem, ale chciałabym, żeby każdy z Was pomyślał o tym. Jeśli mówimy o managementie, najwyższym kierownictwie, to zaciekawiło mi to, że największą ilość
menedżerów, którzy osiągają sukces w bezpieczeństwie, to są osoby, które mają empatię do tych ludzi, empatię do tego, żeby chcieliby pracować w bezpieczeństwie i chcieliby stworzyć takie warunki dla naszych pracowników, gdzie oni pracują w tych warunkach bezpieczeństwa. No, na przykładem to był ten prezes, którego spotkałam wczoraj, spotkałam dzisiaj, który ze mną był 2 dni i który mówił o tym, jak on to widzi i jak on dołączył do tej firmy rok temu i jak on widzi to, że on chciałby rozwijać to bezpieczeństwo, bo widzi, że przez pryzmat bezpieczeństwa możemy rozwijać też inne strefy. Gdzie zaczynać karierę, jeśli chcielibyśmy pracować w bezpieczeństwie? Bardzo często spotykam się też z taką sytuacją negatywną, czyli jak ktoś kończy z moich studentów na przykład studia podyplomowe BHP, pierwsze pytanie, które widzę na forach, kiedy mogę robić szkolenia? Czyli kiedy będą takie momenty, kiedy o, bo ja muszę robić szkolenia. I wtedy zadajesz sobie pytanie, czy te osoby zostają w bezpieczeństwie dlatego, że chcieliby zrobić szkolenia? Chodzi tylko o to, żeby zarobić. No to jest taka, moje spostrzeżenie jest takie, że pieniądze, tak samo jako sukces, przychodzi tylko i wtedy, kiedy my robimy coś, co nas kręci, to co nas naprawdę motywuje do tej pracy. To nie znaczy, że pasja to jest też coś takiego, że zawsze będzie kolorowo, że nigdy nie będą problemy, że nigdy nie będą trudności. Będą. Tylko, że właśnie znowu ta pasja pomaga nam wstawać, robić znowu to, co chcemy, wstawać i mówić, że nie, nie poddaję się, chciałbym jeszcze więcej to rozkręcać, chciałbym więcej jeszcze robić. I nawet jak miałam takiego menedżera, który mówił, nie będziemy tego wprowadzać, nie będziemy tego robić, miałam sytuacje bardzo trudne, to ty stajesz i mówisz, że jednak stoję na swoim i będziemy to robić, dlatego że widzę w tym sens. Gdzie zaczynać tak naprawdę pracę, jeśli chodzi o gdzie zaczynać bezpieczeństwo, swoją drogę? Moim zdaniem bezpieczeństwo, żeby mówić o i zaczynać pracę w swoim bezpieczeństwie, musimy nie tylko mieć wykształcenie. O tym też wspominał Dominik Cooper, jak ostatnio rozmawiałam z nim, że nie wystarczy nam wykształcenie takiego formalnego. To jest ciągła droga. Ja bym zaczęła, żeby każdy z Was zaczął spisywać rzeczy, które on nie wie. Bo kompetencje to jest zbiór tak naprawdę 4 podstawowych warunków. Kompetencje to jest doświadczenie, które musimy nabrać. To jest wiedza, którą musimy oczywiście, że rozwijać i cały czas się kształcić. To są umiejętności, umiejętności miękkie i umiejętności twarde, tak? Czyli nie zmienić stoi na przeszkodzie, na przykład zrobić kalibrację, na przykład, czy wymienić butle gazowe, ale też nie tylko twarde, ale też miękkie, czy na przykład przekonywanie, rozmowy, tak jak wczoraj byłam na produkcji, na przykład na hale, to widziałam, jak ludzie rozmawiają ze sobą, że takie rozmowy mogą doprowadzić do czegoś konstruktywnego, to dobry wieczór, Renata. Dobry wieczór, Aniu. To chodzi o to, żeby jeszcze znaleźć te umiejętności miękkie, umiejętności twarde. I znowu zadajecie sobie pytanie, czy ja mam wiedzę? Jeśli nie mam wiedzy, to w czym ja nie mam tej wiedzy? Znaleźć tego. 2, jeśli mam doświadczenie, czy nie mam doświadczenia, to wtedy w to rozwijam. 3, to są umiejętności techniczne, nietechniczne. Ale jeszcze mamy 4. 4 element tak naprawdę kompetentnej osoby, to jest ta osoba, która zna swoje ograniczenia. To jest mega istotne. Czyli chciałabym, żeby każdy z Was zapytał, jakie mam ograniczenie, na czym się nie znam, co mam się rozwijać. Bo w momencie jak my, szczególnie tam, gdzie kierujemy osobami, kierujemy zespołem, musimy siebie zapytać, na czym się nie znam. Bo to daje możliwość rozwoju naszego zespołu. Wtedy mogę się zwrócić się do Roberta, mogę zwrócić się do Luizy, mogę zwrócić się do Macieja czy innych osób i powiedzieć, słuchajcie, pomóżcie mi to, czy do na przykład Malgorzaty, to co nieraz się zdarzało, że mogę się zgłosić i powiedzieć, słuchaj, nie znam się na tym, pomóżcie mi w tym i w tym. Drugie umiejętność, że jeśli ja wiem, czego ja nie wiem, ja mogę sobie ułożyć plan rozwoju. Mogę powiedzieć sobie, że w tym i w tym kierunku może się rozwijać. Bezpieczeństwo jest tematem bardzo szerokim, bo mamy bezpieczeństwo miękkie, takie jak bezpieczeństwo behawioralne, przywództwo, zaangażowanie pracowników, kupić serce umysły. Mamy bezpieczeństwo bardzo twarde, to są rusztowanie, to są drabiny, to są techniczne, to są osłony i każdego musi coś kręcić. Nie da się być dobrym we wszystkim. To jest po prostu nierealnie być dobrym we wszystkim, ale chodzi o to, żeby znaleźć w tym wszystkim to, co nie
bardziej się kręci, to, co, z czego nie wyobrażasz sobie stanąć, bez tego, że nie wyobrażasz sobie, żeby nie wydrukować dodatkowy artykuł, nie, żeby nie wydrukować i nie zapisać się na te fora, gdzie dostajesz tą informację. Chodzi o to, żeby znaleźć to, co najbardziej się kręci w tym bezpieczeństwie, bo tylko takie podejście i takim podejściem kupisz pozostałych wokół siebie, bo kiedy będą widzieć, bo pracownicy, tak samo i management, to nie są osoby, które doceniają Ciebie za wiedzę. Ja na przykład powtarzam coś takiego, że po angielsku to brzmi tak: they don't care how much you know, unless they know that you care. To jest bardzo ważne. Niezależnie od tego, jaki poziom wiedzy Ty masz, zależy od tego, jak jesteś w stanie przekazać tą troskę. I na tym chciałabym, żeby popracowaliście, na tym chciałabym, żeby pomyśleliście. Pewnie pytanie też takie wynika, czy każdy może pracować w bezpieczeństwie, czy każdy mógłby robić pracę w safety. Nie. I pewnie każdy z Was mi powie: Janet, jak to jest? No nie, jeśli Ty nie czujesz tego, jeśli nie masz miłości do ludzi, jeśli nie masz pasji do tego, jeśli Ty nie widzisz, żeby zajmować się na co dzień tym samym, to będzie po prostu męczarnia. Będzie to strasznie ciężkie. Będzie tak, że będziesz najpierw motywował siebie, żeby wstanąć i cokolwiek poczytać, tym bardziej się rozwijać. Dlatego znowu chciałabym, żeby wróciliście do tego pytania, co mi kręci? Kręci ogólnie bezpieczeństwo, czy kręci to, że bezpieczeństwo teraz BHP staje się bardzo modnym, HS staje się modnym, to daje większe pieniędzy. Czy naprawdę bezpieczeństwo jest czymś, to co Ci nakręca, dlatego że to jest część Twojego życia. A pieniędzy, to jest ciekawe, że pieniądze przychodzą za pasją, bo ludzie widzą, Cię to kręci, idą za Tobą i to staje się tym elementem, który Ci przynosi tak naprawdę zyski. Czy każdy mógłby pracować w bezpieczeństwie? Nie. Czy spotkałam menedżerów, które powiedziałabym, że nigdy nie zostają menedżerami do spraw bezpieczeństwa? Tak. Czy mam do nich ból i żal? Nie. Dlatego, że może być, że te osoby mogliby znaleźć coś dla siebie w przyszłości, robiliby to z pasją, zamiast tego, że zajmować i odpowiadać za życie innych pracowników, za życie ludzi, za to, żeby robić i kształcić się. Bo bezpieczeństwo, HSE, tak samo jak medycyna, cały czas nie stoi na miejscu, cały czas rozwija. Ale co zrobić, żeby być dobrym specjalistą, niezależnie od tego, czy w HSE, czy w innych tematach? Chciałabym, żeby pamiętaliście: odwaga, niczego się nie bójcie, nie bójcie się, nigdy nie przestawajcie. To, co dzisiaj też rozmawiałam z zarządem, ostatnio, nie wiem, 7 godzin siedzieliśmy w sali i mówiliśmy o przywództwie, strasznie gorąco jest dzisiaj, rozmawialiśmy o tym. Nigdy nie jest tak, że na przykład, że przychodzi jakiś, nie wiem, brytyjski specjalista, jakiś, nie wiem, holenderski i on ma lepsze pomysły. Nie bójcie się swoich pomysłów, nie bójcie się, że my nie damy rady, nie bójmy się tego, że jest taki kompleks narodowości. Nie ma tego, bo jesteśmy świetni w tym, co robimy, bo nie ma porażki, jeśli jest pasja. Jeśli jest pasja. Chciałabym tutaj... Dzięki naszym i Waszym działaniom pracownicy wracają bezpiecznie do domu. No oczywiście, każdego kręci coś innego, każdego kręci w tym bezpieczeństwie coś innego. Odwaga, pasja, a najważniejsze zrozumienie swoich braków kompetencji. Jeśli każdy z nas wie, czego nie wiem, rozwijam, mam odwagę, nie przystaję i idę do przodu, to nie ma możliwości, że nie będziecie mieli sukcesu. Oczywiście ktoś mi napisał na LinkedInie: Janet, ale zawsze odrobinę szczęścia. Oczywiście, za odrobinę szczęścia nam jest potrzebne każdemu. Czy to jest bezpieczeństwo, czy to jest kariera, czy to jest miłość. Każdemu ta odrobina szczęścia jest potrzebna. Ale jednak jestem skłonna do tego, że budowanie tego szczęścia leży w naszych rękach. Jestem do tego przekonana. Gdyby wiedzieliście, skąd ja pochodzę, gdyby wiedzieliście, czego ja musiałam przejść, gdyby widzieliście, ile to zajmowało siły, bo każdy z nas zaczyna i ma różny start. Każdy zaczyna gdzieś indziej. Ktoś zaczyna na morzu, ktoś zaczyna na budowie, ktoś zaczyna w samochodzie, ktoś zaczyna w warsztatach u siebie. Każdy zaczyna w różnym miejscu. Każdy z nas pochodzi z różnych krajów, z różnymi możliwościami finansowymi. I to niezależnie od tego, gdzie musimy, wszyscy dochodzimy swoją drogą. Żeby nie oceniać każdego i drugiej osoby. Każdy ma swoją ścieżkę. Ale co nas łączy, nas wszystkich, to jest właśnie pasja do tego, co robimy. Żeby być grzecznym do siebie, żeby być grzecznym do tych ludzi, których mamy.
Chciałabym, żeby każdy z Was przeczytał jakieś takie polecenie, praca domowa. To jest badanie przeprowadzone przez Johna Atkinsona. John Atkinson to jest safety psychologist, czyli on zajmuje się bezpieczeństwem psychologicznym, czyli od strony psychologii. I on zawsze mówił tak, że wszyscy my dzielimy się na dwie duże grupy. To są ludzie, którzy unikają błędów, czyli robią wszystko, żeby zrobić, żeby nie być gorzej niż wszyscy, żeby być tak, żeby robić to, że wszyscy, żeby mnie nikt też nie oskarżał, że nie powiedział, że źle robię, żeby nie wypełnił swoje wskaźniki, żeby szef był zadowolony, żeby zrobić od 8 do 15 swoją pracę. To jest właśnie ta osoba, o której mówimy, unikanie błędów. Takie osoby mamy. Ale jest druga grupa osób, które zgodnie z Johnem Atkinsonem, który nazywa się overstrivers po angielsku, czyli to osoby, które nie są szczęśliwe tylko tym, żeby unikać błędów, tylko chcieliby iść dalej. I takie osoby oczywiście im dla takie osoby, które nastawiają się na sukces. John Atkinson w swoim badaniu wykazał taką tablicę, do jakiej grupy ludzi należysz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dlatego chciałabym, żeby każdy z Was otworzył ten dokument. Jeśli ja znajdę tego, chyba mam to nawet przetłumaczone, to ja mogę wrzucić tą tablicę na naszej stronie, jeśli by chcieliście, i popatrzeć, jakim człowiekiem jesteś, co Ci tak naprawdę kręci. Tutaj pisze, że opuściłem dwie firmy, dlatego że biorę udział w spotkaniach online, uczę się, zdobywam kolejne tematy i nikt mnie nie wmówi. Okej, zgadzam się absolutnie. Chciałabym, żeby wy byliście straszni. Ja teraz jestem taka nakręcona, bo to była sala 20 menedżerów najwyższego kierownictwa, gdzie siedzieliśmy i oni wyszli tak podekscytowani, wyszli to, że oni mogą zrobić to bezpieczeństwo behawioralne, o tym, że mogą pójść do dołu i to zależy od nich. Zobaczcie, jak my zaczynamy spotkanie. Ja wczoraj byłam na hali produkcyjnej w tej hucie. Jak zaczynamy spotkanie, te poranne odprawy? Co tam wczoraj było? Jakieś wypadki, obserwacje, co poszło nie tak, jakie macie zastrzeżenia, czy chodzi zawsze o te zastrzeżenia, czy chodzi zawsze, że coś musi pójść dobrze, źle, czy zawsze nam chodzi o zagrożenia, dlaczego my nie pójdziemy w stronę Johna Atkinsona, który mówi, nastawcie się pozytywnie, nastawcie swoje zespoły na sukces. I zawsze chciałabym powiedzieć Wam, że to nakręca ludzi. Od tego, jaki mamy management commitment, od tego, jakie mamy pasje. Jeśli ona jest prawdziwa, jeśli ona jest autentyczna, jeśli ona wychodzi ze środka Was, jeśli ona jest w środku, ona będzie postrzegana przez wszystkich pracowników. Pracowników nie interesuje, jaką wiedzę masz. Pracowników interesuje, jaką pasję masz. I to jest persystencja. Jeśli wracam do tego pracownika i mówię, mi zależy. I nawet jak Ty nie chcesz, ja i tak będę dbała o Ciebie. Nawet jeśli nie chcesz, ja i tak będę Cię kochała. Jak Ty nie chcesz, ja i tak będę do Ciebie miała miłość. To z czasem oni mówią, że kurczę, jej zależy na mnie, kurczę, zależy na tym bezpieczeństwie, zależy i dajka ja zrobię i coś może zrobię dla niej. To jest właśnie to, co mi bardzo zależy, bo myśleliście o tym, dlaczego Ty jesteś w bezpieczeństwie, dlaczego Ty jesteś BHP, dlaczego jesteś HSE, czy każdy może pracować? Nie. Tylko osoba, która naprawdę przychodzi z tą myślą, że chce pracować w bezpieczeństwie, bo mam troskę, poczucie troski, opieki, miłości i chcę się w tym kierunku rozwijać. I chciałabym skończyć ten swój mały, dziwny live dzisiaj zawsze stwierdzeniem swojego profesora. Janet, on mi mówi zawsze, dream big, think big, take it big. Nie wiem, jak to przetłumaczyć dosłownie na polski język. Może ktoś mi pomoże to zrobić, ale chciałabym, żeby myśleliście bardzo szeroko, żeby marzyliście o wielkim i żeby zawsze braliście wszystko w swoje ręce i szliście do przodu i żeby nigdy nie przestawaliście wierzyć w to, że dobre i bezpieczeństwo to są synonimy. Dziękuję Wam serdecznie, a ja jadę dalej do Warszawy ze słoneczkiem i chyba potrzebuję dzisiaj trochę odpocząć. Dziękuję Wam serdecznie, a właśnie dzięki Wam też jest sens mojego życia. Chciałabym Wam za to podziękować, że jesteście cały czas ze mną. Rozwijajcie się, idźcie do przodu, bo jesteście wielki. Pa, pa.